wszystkim, witam was w grze Green Hell razem z Przemkiem. Hej, cześć, siemanko. I słuchajcie, dzisiaj mamy wam coś do pokazania. Przemku, czy prezentujesz się tam? Prezentuj. Czy jesteś? Pada. Już tak, jestem. Dobrze, patrzcie. Słuchajcie, zaczęliśmy budowę naszej bazy, żeby to, tak wiecie, nie wyglądało marnie. Więc postanowiliśmy wybudować dużą bazę. Może nie aż tak dużą, jak mi się wydaje. Jak ja chciałem, ale no cóż, no wiecie, no i tak jest ciężko generalnie, bo jest to ciężko zdobywać. Dobra, chcę. To weź sobie banana. Masz za sobą banana jednego. Generalnie nie pozwoliłem mu, wiecie, tak na, wiecie, tutaj większe jakieś tam pole do popisu. Mówię, Eryk, gdzie mam banana? Opon. No a gdzie masz farmę bananów? Ej, mam dwie maczety. Jedną ja chyba swoją wywaliłem. Nie, ja mam swoją. Tak, Eryk ma tam banany. Słuchajcie, też tak zrobiliśmy dwie nowe doniczki. Eryk zaraz też przyjdzie pokazać, bo zrobiliśmy błotniarkę. Tak, Eryk, dokładnie. Chodź. Co? Wieśniak? Tak, śpiewają. Właśnie, słuchajcie, teraz już te wieśniaki tak śmiesznie śpiewają. O, uciekł. Nie wiem, czy go widziałeś. O, jest tam. Widzę go, widzicie? Czupiemy go. Patrzcie, i tutaj... O nie, kryj się. Tam, 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 tam. Ja jestem głodny. To jest zwiadowca, ja go gonię. Ja patrzcie, będę miał... Tu... Ja go obskuruję. Dobra, weź go goń. Tutaj, patrzcie, robimy cegły. Potrzeba błota i popiołu do tego. Mamy błotniarkę taką i tutaj mieszamy i mamy takie cegiełki błotne. Tylko to jest generalnie bardzo ciężko. Oto Przemek poszedł walczyć jak no. prawdziwy gospodarz domu, a ja tutaj zajmę się, wiecie, budową. Dalej, zabiłem Tarzana! Zabiłeś go? Tak. To przynieś mięso, rosół trzeba zjeść. I też łuk plemienny mam, ale nie mam miejsca na niego. Dobra, ja słuchaj, robię nam tutaj zupki, przyniosę wodę do tego, mój drogi. Dobra, idę się umyć, bo generalnie, wiecie, troszkę mi się wzięło i spociło. O, bach. Tylko na dwa ten? Na dwa jest miejsce? Tak, tylko na dwie jest ten. Tak, bo generalnie w dzisiejszym odcinku jest plantaki, żeby właśnie się wziąć i zacząć budować, tak. Tak sobie wymyśliliśmy, żeby też wszystko, no. żeby nie robić tego, wiecie, sami, tylko żebyśmy z wami troszkę też tego porobili, bo no generalnie, wiecie, zdziwilibyście się bardzo mocno, gdybyście weszli nagle i zobaczyli, że o, a co tu się stało? Odcinka nie ma? No, ale generalnie dokładnie. Przepraszamy za poprzedni błąd u mnie w nagraniu. Ale o nie! Przemek! Co? Pantera jest u nas w chacie. To do wody. Ja muszę się tutaj wziąć i ogarnąć, Pantera bo ja jest u nas w chacie. Czaisz to? Znaczy, ty sam sobie z nią poradzisz, ja cię całe życie muszę ratować w tej grze? No, nie wiem. Nie będziesz wspominał mi, że ty ratujesz mnie w Dąstarwie. Nie wiem, czy w ogóle sobie któryś z nas z nią poradzi. Halo? Ostatnią panterę ja pogoniłem przecież. Gdzie ty masz? No już poszła chyba, wiesz. Ale gdzieś za drzewo tam poszła, w tamtą mańkę. Za sałatę, hola hola. Kurde, żeśmy postawili tą bazę na spawnie panter, no. Dobra, nie ma co gadać, Eryś, tylko dawaj, chodź, szukamy, ścinamy drzewo, bo tutaj robota czeka, nie ty będziesz tu się teraz... Ej, weź dawaj, bo zupkę trzeba zrobić, chodź, ja tu robię ten, bach, zrobimy zupkę. Masz zupkę. No a, nie, ty mówisz, że masz dziecko drogie. Dobra, to już mam. To trzymaj łuk, na razie sobie wsadź w dupę, a ja muszę zrobić tamten. Dobra, daj. Ej, nie mogę nawodnić. Nie mogę nawodnić tego drugiego, bo że ta gra jest czasem taka z budgie. Już robię zaraz, no będzie żarek, ciężarek. A wodę wlałeś do tych zupek? No jest, woda niepewna. No dobra, w sumie się wygotuje. Jak dawaj, chyba. Rób żara, rzuć jakiegoś tam ślimoczka albo coś. Teraz ten uajaja, uajaja, co robię? Patrz jak pięknie. Dawaj, rozpalaj ognisko, tak, bo trzeba mieć jedzenie do budowy, żebyśmy mieli siłę. No, dawaj. Podpalę cię. O, no. Widzisz jak pięknie? O, ja sobie wrzucę grzybka, ja zrobię grzybową. Nie rób, to ja chcę z mięsa. No to dawaj mięso. Dobra, to ja tu wrzucę kość. O. A ty już coś gotujesz? Dwie grzybowe robisz? Nie, ja tylko jedną. Dobra. Tam do tamtej wrzuć. Dobra, to ta jest moja. Mój jest rosół. Ja ty, mam czemu rosół. To zgasło? Bo deszcz pada. Eryk, dlaczego postawiłeś to nie pod domem? Co nie pod domem? Bo że jesteś blondynką, no przecież w tej grze pada deszcz. Jak pada deszcz, to gaśnie ognisko. Nie będzie zupy. Wybacz, idź na drzewo. No ja już wypiłem w każdym bądź razie. Mi wystarczy. W każdym razie jesteś niewyedukowanym polonistą. No dobra, idziemy ścinać drzewo, tam Przemek coś się rzuca, ale nie słuchamy go ogólnikowo, pamiętajcie. Ja poprawną polszczyznę, wiecie, tutaj staram się was nauczyć. Jaką? To ty poprawną polszczyznę, o człowieku. Od kiedy cię mówi tak brzydko?
Dawaj kije zbieraj, a nie tam, o. A, pokazałeś naszą tą? Nie błotniarkę pokazałeś. Pokazałem. No, mam nadzieję. Jak ty walczyłeś z dzikuskiem, to ja pokazałem im błotniarkę. No, więc się tutaj nie ten. Bo prawdopodobnie, no, dzisiaj nie uda nam się wbudować, wiecie, całej tej bazy. I no nie, tam, no way. Z wami gdzieś tam te deseczki sobie, wiecie, pozbieramy i tak posadzamy. A sami, no, prawdopodobnie obglinujemy ją. Bo generalnie, no, Eryk po prostu, no, przeszedł samego siebie. Ej, ja mam nadzieję, że mi się nie włączyło to dziadostwo z nagrywaniem tym. A, bo zapomniałem, że ty masz jeden monitor też w sumie, ty nie widzisz. Co nie nagrywa? Widzę tego. Ej, no, ej, muszę patrzeć na to. Nie wiem, czy to jest inny ten, no ale dobra. Najwyżej utnie, mam nadzieję, że nie, bo będzie mi smutno. Tak jak mi ostatnio, dlatego mi się tylko odcinek 15-minutowy, gdzie ja, wiecie, broń Boże, nie chcę mieć takich krótkich odcinków, no ale wyszło, co wyszło. Tak, bo ostatnio coś action zaznacza sam, żeby, wiecie, parcelować. Matko boska, coś ty zrobił. No leci za mną głupia pantera, bierz ją! A, nie, ja padnę, bierz ją, zabierz ją! Oj, dupa. O! Dobra, zabiłem ją. Jeszcze żyjesz, ile życia? Aj, uciekła, no jaka to... Świnia! O Jezu, no i widzicie. Ryk się rozsypał, to ja się rozsypię gdzieś... O, tutaj. A czy ona przeżyła? No uciekła, no. Tak, ona jest nadal czyha na nas. Słuchaj, dobra, biorę, słuchajcie, tą. Maczetę inną, drugą i idę ją tam, wiecie, w razie co przeatakuje. No chodź tu. No szty, rumplo, jedna niedobra. No szybciej, czemu się zmęczyłeś, jełopie? No nie widzisz, że cię panter bije? No i zaje... Czekajcie, muszę znaleźć teraz moją maczetkę. Dawaj, no, teraz ty mnie? Jak nie wiem. O. Bierz ją tam jak Rocky, dawaj, kurde, ja dwa razy padłem. Nie, uciekaj ci, świnia głupio. Uciekła znowu. Ja, ale muszę znowu iść zemrzeć, no bo to bez sensu przecież. No, niestety. Idę się utopię. Idzie utop? A ja idę odnaleźć moje rzeczy. Gdzie ja padłem? Pod kamieniem, no ale takich panter, nie bawmy się w takie pantery. Pantery są złe, pantery się je. Dobra, mamy tutaj. No tak, tylko kurde, te rumple się respią tutaj, nie? To jest najgorsze, słuchajcie. One się tu gdzieś respią. Gdzieś mają respa i co chwila wyskakuje jakaś pantera, nie? Nie, one tak dobra. Randomowo się biorą. Słuchaj, wziąłem sobie kamienia, żebyś się, wiesz, o, przyciążyć i utonąć. Przyciążyć. Czemu ja tak nie widzę, że umieram? A, tutaj było moje rzeczy. Dobra, czyli tu zaraz wrócę. Czemuś umarł? W ogóle, lol, kiedy ja żgałem. Dobra, to tutaj biorę sobie te wszystkie rzeczy moje. O, dzień dobry. Hello, where are you? O, mam ja chyba tutaj cichnąłem. O, tak, są liście, tu ja mieszkał. Te mięso jest człowieka. W sumie nie będziemy ich jeść, bo po nich sanity bardzo mocno siada. Tak, niestety. Teraz to zbierać, ja tylko to może leży dopóki. Dobra, ja idę odnieść jedną maczetę, wiecie. Na zapasik. O, ten kościany coś żeby tam. Była, bo później będzie lipa jak umrzemy i wiecie, znowu pantera nas zaatakuje przecież. O, ja widzę, że z długim kijem w ogóle szedłem, o weź to. W trakcie gdzieś tam musiałeś się bronić. No dajesz, trafię, o. Kurde. Ej, to mnie tak wkurza, że to zmęczenie jest takie. No jest takie realne, co ty myślisz, że co ty całe życie byś tam, wiecie, siedział i co i nic nie robił? No jakby mnie pantera atakowała, to jednak bym, ojejku, zmęczyłem się, nie mam siły machać tą. Jednak bym ją napierdzielał całą moją siłą, tak? Do tego dochodzi adrenalina i takie tam głupoty, które nam jakby ignorują pewne rzeczy, tak? Wiecie, że człowiek pod wpływem stresu i adrenaliny potrafi wiele, wiele rzeczy zrobić, o których nie ma pojęcia, tak? No to weź zapotrzebowanie zgłoś na taki na tak, napiszę im, że nie uwzględnili adrenaliny w tej grze. Tak, o, gorzej jak jest tam, jeszcze nie umiemy. Bo gdzie twoja zbroja z bananowca, halo? Taką piękną ci zrobiłem ostatnio. No kurde, już zeżarła ta pantera, no co ja zrobię? W sumie moją też. Już wygłodniała, jest to nawet bananowca opierdzieliła. No, to, o, zobaczmy, jakie ładne ściany! No, prawie tylko jeszcze, można. Jeszcze błotem trzeba je wyłożyć. Nie mamy tego popiołu, to jest najgorsze. No nie mamy. No właśnie, bo ktoś kurde. Zrobił ognisko, kurde, na środku
Ty to zrobiłeś ognisko. Na pewno. Albo ja, nie warto. Ty to robisz. Ty taki mądry w tej grze jesteś, ale nie wiesz, że się płomień tutaj gaśnie pod twoim deszczu? No, sam się zmęczyłem. Ja też właśnie coś. Idziemy do mojego łóżka nowego? No to idź. Shit. Co? Co to? Co to było? Nie wiem. Jest ten dźwięk, jakby ktoś mnie zaatakował. Weź to zostaw. Kurczę, jak kup. A! Jak ku sobie naciskam, nie wiem po co. Też nie wiem po co. Dobra, ale zobacz, drugą ścianę postawiłem. Idę się zdrzemnąć wow. trochę. Wow. Ja robię, o. słuchaj, to co ty zrobiłeś, ten taki tu, gdzie będziemy mieli łóżka chyba, nie wiem co tam chcieli zrobić. Bomblicu. Nie mogę tam nic stawiać, czekajcie. Ja mam kamienie. Kamienie są w kamieniarce. Dobra, idę po kamienie. Daj kamienia. Idę po kamienia, gdzie jest mój kamień? Mam kamień. Mam tę moc. Mam tę moc. Dobra, mam kamień. Mam kija, bierzemy wytwarzanie i trzeba zrobić, słuchajcie, siekieraczko. Siekiera, matyka, krowa, kamienny topoł. Ten już, patrzcie, komara przycina, no co za chlorek ja jeden, no. Zmęczonko time. Dobra, w sumie idę się napić, idę szukać jakichś gdzieś drzewien. Dawaj, bo już tutaj całą okolicę wyciąłem. Gdyby nie to, że moja postać jest ciągle zmęczona życiem, to już bym dawno zbudował ten dom ogólnikowo, nie? Tylko ona... Gdzie jest mój garnek? Chce mi się spać, chce mi się jeść. Cały czas ta postać marudzi. Jesteś w dżungli, a nie... Ale to był mój garnek, żeś mi ukradł garnek. O, ja do siebie gadam, a ty do mnie tam. Tak się daj mi garnek. Ej, no, ukradł mi garnek. O Jezu, nie wiem, gdzie jest ten twój garnek. Pewnie zniknął, jak zginąłem, a ty... Cały czas ten garnek wypominasz. Boże, weź zrób drugi i tyle. Koniec tematu. O, ale mam jakieś owoce tu. Nie będę robił drugiego. Co to było za dźwięki? Drzewo żeś przewalił? Nie. A, ja w mrowisko wlazłem. Może dzikusy też budują coś, wiesz. Czemu on powiedział do mnie tak brzydko fuck? Ja do niego tak brzydko nie mówię. To fuck? No moja postać powiedziała, bo w mrówki wlazłem. A, to te postacie w ogóle marudzą. O, ja tu potek można postawię. Dobra, bach, idziemy. Słuchajcie, widać tę bazę już teraz z daleka. Tak? I ognisko się generalnie postawi, będzie nam dymek szedł z tego zdaszku. To nie Minecraft. A, ostatnio twój odcinek oglądałem, widocznie coś mi się tam pokiełbasiło. No nie, pomyliło ci się z wieżą powrotów, to nie jest wieża powrotów. No właśnie, to żeś wiedział. Naprawdę, to nie ma tak? Że ten dymek tak się będzie na mnie patrzył i tak mówiło, przemo, chodź, wracaj do mnie, chodź. Nie? Tak nie tu? Nie. O ku! Widzieliście, co zrobiłem? Dużego kija podzieliłem na dwa małe. Ja pierdzielę. Szkoda, że w drugą stronę nie da się skleić na ślinę. No jak to się nie da? Przecież da się skleić z liści. Co? Dwa kije na kij? No! Tylko trzeba ślimaka upolować. No chcę sobie jaja sobie robisz. No naprawdę, w craftingu się robi z tego, ze ślimaka. Dobra, tutaj idziemy. Tutaj często dzikusy tańczą ogólnikowo, więc nie lubię chodzić w to miejsce. Ty w ogóle nie lubisz, bez mnie się nie ruszasz. I mówię, no, Eryk, dawaj. Chodź, trzeba weź natwórz sobie, żebyś miał co na odcinku pokazywać. Ale mówię, nie, bo się boję. Ty, nie co, tylko to. Ja cię nie słucham, bo gadasz cały czas. No ja wiem, bo mam słuchać taką, wiecie, to, że razem my ze sobą nie rozmawiamy nigdy. Tak, dokładnie. Przemek gada. Ja tutaj się skupiam, chcę wybudować tam bazę. O, mamy owocki. Dobra, muszę to opierdzielić, bo jestem troszkę głodny. Kurde, ten mały potek to się w ogóle nie opłaca, nie? Te kije, kurde, poszły długie. No, właśnie to beznadzieja. Zeżarłeś żyć dwa. No co? Rumpla jedna. Bo nie mówisz, że jest jedzenie. Mogę dać ci grzyba. Albo już nie, bo go zjadłem. Dobra, wezmę to, przetworzę i wezmę nam, zrobię tego. O, i nam to zasadzę. O ile to się da tutaj. Jak się nie da, to się wścieknę. Nie da się, czajcie to. Do małej doniczki pewnie trzeba. Tak, do małej. Banana trzeba postawić jeszcze jednego, bo generalnie... Banana i to drugie, nie? Kurde, mogłem zjeść, a przetworzyłem. Taki jestem łeb, nie? Masz łeb jak sklep! Jak ciągnik! Kupułek brak! Biorę kłody. Tutaj nie, dobra. Co tu mi się kłoda walnęła zrobiła? Czy się nie mam takich długich rąk, żeby to nosić?
Czy potrzebujemy kłód? Nie. Ej, szkoda, że z tych kłód się nie da zrobić podłogi, bo to jest taka trochę lipa straszna z tym, z tą cegłą, nie? Ale weźmiemy, kupimy żwirek, posadzimy sobie żwirek i będziemy mieć ładnie. Ktoś znowu, a to ty, Boże, mówię, kurczę, kolejna pantera przylazła, nie? A słuchajcie, zobaczcie w przyszłym odcinku, jak ten dom będzie wyrobiony w kosmos. Znaczy nie u mnie, jeszcze tylko Eryka za tydzień, no bo u mnie mam trochę inne plany, żeby coś porobić. Chociaż sobie może i zdążymy coś porobić. Zobaczymy, nie wiem, jeszcze nie odbiegam w tak daleką przyszłość. Ale generalnie zobaczycie, to będzie epicka baza. Najlepsza na świecie, najlepsza baza Green Hell. Największa, dawaj tnij, bo chcę kiedy tego. Dobra, idę z tym. No chodź, tu masz tego. Ale ja mam kłody, a ty tam kłód nie, bo to było za małe. Kłody to pod nogi rzucam. Żeś się przewracał. No, właśnie wiem. Dobra, chodź, idziemy z tym. Ja też zaraz się muszę przespać, bo przecież ta energia... O Jezu, słuchajcie, w Green Hellu się nie opłaca biegać, bo ta postać zaraz tak się męczy. Nie dość, że jest wilgotna, co ty siedzisz? Ty nigdy w dżungli nie byłeś po prostu. Tak jest na żywo. No nie, w sumie nie byłem. A ja z doświadczenia wiem, słuchajcie, wychodzicie i już jesteście mokrzy. My może braliście kąpiel sekundę temu. Może dlatego, że się nie wysuszyłeś, jesteś mokry. Nie, no niestety tak. Dobra. Bachu, bachu. Ej, chyba się nagrywa. Mam nadzieję, że się nagrywa, bo jak nie, to się już denerwuje. Ja jeszcze raz. Znaczy, możesz zrobić cięcie i sprawdzić. Co? Możesz zrobić cięcie i sprawdzić. Nie, i tak się nie nagra. Wiesz, jak nagrywasz grę, to jak wychodzisz, to się nie nagrywa ekran wtedy. Ale możesz zrobić cięcie F9 i widzimy się za sekundę. Nie. Nie potrzeba. Widzę, że leci cały czas, gigabajty lecą z dysku, to znaczy, że chyba coś się nagrywa. Też gigabajty leciała. Słuchajcie, ostatni odcinek nagrał się 8 minut, pierwszy odcinek z 16, nie? W sensie ten poprzedni. O, tutaj ci kłody rzucam. Ścinaj, bierz! O. Gdzie, gdzie? Dobra, idę po... O, muszę się czegoś napić, bo moja postać już... Czemu ja walę w powietrze i nie mogę tego zniszczyć? Gdzie masz kłodę? Tu koło mnie gdzieś były. No nie ma. Gdzieś tam chodź, o coś. Kwiat lili wodnej. Tak, już. O, dobra, tu jest jedna. Ej, czemu nie mogę? Jeszcze? A, bo ja mam długie kije. Kurde, lebele. No dobra, to biorę. Wszystko ścina po kolei, bo te kłody też nam się przydadzą, słuchajcie, na pewno. No oczywiście, że tak. Biorę długich kijów jak najwięcej. Poszukam. Sobie kłody. Ile kłód mogę wziąć? 4? No dużo nawet, chyba do 5, coś koło tego. Ty długi kij, Eryk. Gdzie? Pokaż, tu idę. Tutaj jestem, tu chodź. Są dwa długie kije, ty masz kłodę. Pokaż, pokaż. Nie, ja mam długie kije, ty bierz kłodę. Gdzie jest jeszcze długi kij? Dwa były. Nie, jeden był. Drugi to był kij. Tu. Kłoda. Nie mogę wziąć więcej kłód, mogę tylko... Ale... O, tu jest Eryk, długi kij, tu. Są dwa długie kije. Dobra, tu. Ej, też już nie mogę wziąć. Tak wziąć bardzo dużo. Ja nie mam po co niosę te kłody w takim razie. Rzucę je tutaj tak bliżej naszej chaty, żeby ich nie nosić. Przecież halo mi się kręgosłup zmęczy. Zaraz se zwichnę jakiś tam obojcie. O. A, trochę jest roboty, patrz, już marudzi. Bierz się do roboty, a nie. Kurde, ja się zmęczyłem. O, grzyby. Szkoda, gdzie jest nasza baza? O, tutaj, Boże, nie mogę trafić. To nie... O, owoce się już zrobiły, to idę zasadzić, bo ten zaraz zeżre to i tyle będzie z mojego sadzenia. A ja mam takiego pięknego fiatu. A co mogę zrobić z tego pięknego fiatuszka? Nie wiem. Nie mogę go zjeść. No weź te. O Jezu, widzieliście to? Ile ja mam pijawek? Chyba z 20. Weź ty też swoje sprawdź. Ja nie mam pijawek, proszę się odsłonić moich pijawek. Ja mam pijawkowe ręce. No ty ale takie to zaprowadzisz jak, sobie. Jak na jednej. Miałem tylko czaisz to, kurde. Co ty gadasz? No, aż czarna ręka była. Jak wziąłem owoc, to się ogarnąłem. Jesteś murzyn. Dobra, idę zobaczyć cienia. I sadzę dwa krzaki tego. To postać. To są bardzo dobre owoce. Widzisz, generalnie tylko ciebie są te pijawy. Do dobrego to lecą. No do złego właśnie. Dobrego to nie biorą, bo nie mają po co. No się masz niedobrą krew, to nie chcą. Ja mam przenajpyszną! Słuchajcie, każdy chciał krew. Okej, zasadziłem już, będą nam rosły te krzaczorki. Wiesz co, już się ciemnowo robi, idziemy spać może? Ty chyba jesteś głupi, bo 18, ja 18 chodzę spać. 18 chodzę spać. A skąd wiesz, jest która godzina? 18 nie chodzę gajek, spojrzałem. 18, no dobra, no to do 20 możemy popracować.
Tak, bo wiemy, że no, ja u siebie ekran, no Eryk niestety nie. Ale... Co? Bo cię nie słyszałem, przerywało cię. Zwiększyłem u siebie jasność ekranu. Jasność ekranu? No zwiększyłem na nagraniach. No u mnie jest jasno. No nie, właśnie jest ciemno. To wiemy tak? Co? Poczekaj, no to wezmę opcje, grafika, jakość. Jasność, nie jakość. Dobra, potwierdź, tak chcę zapisać. Kur, jak się przestraszyłem ciebie. O, słuchajcie, jest tak, chyba, teraz będzie widać, będziecie widzieć. Patrz, mam przedsionek zrobiony. Jest już jaśniutko, ale i tak trzeba iść. Dobra, chodź, już ciemno jest. Chodź, tak. Chodź, chodź na... pokazywać mój domek pod palemką? Jaki żeś mi odwalił? O, no o, patrz, jaką ma tutaj palemkę, to jest bananowiec to jest. O, mój Przemek, bach. Ja idę, bach i idziemy spaciu, bo jesteśmy już bardzo zmęczeni. I nasze postacie zaraz będą jęczeć, że jestem zmęczony. Lulaj, że lulaj, ale Boże. Mnie coś ubiło. Idę się napić. O, grzyby świetne. O, Eryk, pada deszcz czy nie pada? Pada cały czas. Dobra, to ognisko ja trzasnę w takim razie nam pod dachem. Bo nie na nas czekać, bo tego bota potrzebuje. No, potrzebujemy. Strasznie cię przerywa Dżemek w ogóle. Pędziam sobie internet! Ten twój internet jest taki Lipton. Ja będę mówić, żebyście mnie nie musieli słuchać. O, dobra, mam długi kij. Woda. Rzucę kłodę pod no. Przerywa cię tak totalnie. Dziwne, słyszę. Ja się nie wiem, o co kaman. Tak cię... Tak jak robot brzmisz. Jak za dużo gadasz, to zaczynasz brzmieć jak robot. Generalnie pewnie twoje łącze nie wytrzymuje tego, ile gadasz. To nie będę już się odzwał w ogóle. Ognisko zrób. No ty miałeś zrobić ognisko. Ja byłem tylko takie duże. To tu będzie takie duże już stało. No w sumie nie, bez sensu to zrobić. No to rób duże. Dawaj, nie opierdzielaj się. Ja tam chodzę. Idę tam, wiesz co, na ten szczyt góry. Tutaj jeszcze to są jakieś drzewka do ścięcia fajne. Co to jest? A, to ten jest, ten dziad. O, uciekł. Ile tych kij tu potrzeba, pierdziele? Palmy jeszcze nie możemy ścinać, bo palmy są jakieś lepsiejsze i... One się nie dają ścinać. Możemy tylko te takie gówniane drzewka ścinać. 8 kamieni, Eryk. Noś kamienie. Ale tam mamy przy obozie tyle tych kamulców. Zobacz sobie. No wiem, bo na nie nosłem. No. Potrzebujemy jeszcze. Ja pierdzielę. Co? Jeszcze raz, bo ci przerwało. Kurde, ale masz lipę z tym internetem. 4 duże kamienie noś. Dobra, dobra, 4 duże kamienie, idę szukać kamulców w takim układzie, dla Dżemusia. Nad morzem są. Nad morzem są? Dobra, to idę nad morze. Znaczy, to nie jest morze, to jest jeziołko. Tu z jednym utonąłem ostatnio. I co, jak tak wejdę w tą wodę, to będę widział kamienie? Jak będziesz nurkował? A ja mam po sużytach. Jak tutaj nurkować w tej wodzie? A w ten sposób. Ale guzik widzę. O, dobra, dobra, mam kamień. A nie, ludzkie mięso jest tutaj, o, wezmę. To pewnie po tobie zostało. Ja nie zostawiam takich rzeczy. O, tutaj jest jakiś duży kamień. To idę. Tym kamieniem. I zbudujemy ten. No i nie udało się żadnej cegły wybudować. Kurde, lebele, widzicie? Mi cegłami... Czekaj, on tu może jest... będę. Jeden duży kamień, proszę. Ej, ale ty tak żeś w opór. Kurwa, nie wyjdziemy teraz. Co ty powiedziałeś? Nic nie powiedziałem. Patrzcie, jak on to postawił, widzicie? Prosto w drzwiach. No weź, kurde. Nie wejdziesz, zobacz, teraz nie wejdziesz do domu. Zobacz, mózgu. Naprawdę? Tak. Czy trzeba przearanżować wnętrze? Ja pierdzielę, to jest typiarz. I wpadłem w mrówki jeszcze. Czyż nie zawsze się będzie ognisko.
No ale ono jest kamienne i go już, ono jest takie na dłużej, no. Jezu. Zbijemy je, bo i tak będziemy musieli zrobić piec z kamieni. Ja pierdzielę. Co? Nie mogę przejść, nie mogę skakać, Boże. No. I co się stało? O, okej, okay, dobra. Generalnie tutaj na górze możesz szukać tych. O, tu kanciało, mam dla ciebie mięso. O, właśnie, a posuszę to ludzkie mięso, żeby się nie zepsuło. Jezu. Dobra. O nie, już zepsute jest, fujka. Dobra, gdzieś się to wyrzuca. A dobra, tutaj wyrzucę. O, mam tytoń. Nie, molineria to jest, mam molinerię. Niech gnije. Gdzie masz molinerię? Już zjadłem. Ja idę szukać kamienia, tak jak żeś chciał. Szczęścia! A, ja pijawki jeszcze miałem. Z tymi pijawkami to po prostu zwariować idzie. My chyba teraz w ogóle mamy porę monsunową i przez parę odcinków będziemy mieli po prostu ulewę. Tak coś czuję. Tak? Czy tutaj są jakieś pory roku? No, tak jest w dżungli. Prawa dżungli. Dobra. Ja szukam tych kamulców. Tutaj mówili, że są, ale nie widzę za bardzo. No ja też właśnie nie widzę. Ale lipną z tymi kamieniami. Mielibyśmy kilo, byśmy rozłupali tutaj, wiecie, wszystko by się samo zrobiło. Mówisz, że z kilo łatwiej. Wezmę te ślimaczki, no, zupka się z nich zrobi. Dobra jest zupa ze ślimaka. Generalnie. Pomarańczowe, no, znaczy twoje. Co masz? O Jezu. Nie, co? Jeszcze raz. Pomidory. No, bo jak tak zaczynasz za szybko mówić i głośno, to w ogóle, nie wiem, Discord ci nie tego dźwięku nie przesyła. Trzeba w takim razie przeinstalować Discorda. Tak, trzeba coś zrobić albo zmienić. Ja doszedłem nad morze. No takie morze. Kurde, ja już głodny jestem. Uuu, zmienił mi się tutaj obraz. Też tak szybko, bez sensu, brzydko to wyglądało. No. Tak dziwne to było. Teraz jak rozjaśnię, to jest tak jasno. Może znowu zmienić. To jest dzień, czy to jest noc? O, tutaj jest. O, mam martwego tukana. Znaczy papugę. Co? O, mam kamienie, tutaj są kamienie. O, i... A ja mam aligatora. O, to zostaw go. On gryzie. On gryzie, nie, zostaw, zostaw. No i patrz, postać już się zmęczyła. Nie tulkaj krokodyla, krokodyle są groźne. Nie potrzebuję zdechłą papugę. Ojku, dobra Dżemku, wiesz co, wydaje mi się, bo jest już 27 minut. Kończymy ten... Tak, dokładnie i cię nie słychać znowu. To ty się pożegnaj. Tak, ja się pożegnam, bo jak Przemek zaczyna mówić bardzo tak, wiecie, ekspresyjnie, to Discord coś dzisiaj nie daje rady. Tak więc dziękujemy wam za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podoba nasz szkielet naszej bazy. W następnym odcinku myślę, że trochę już będzie więcej zrobione i może też razem coś zrobimy. Tak więc słuchajcie, widzimy się w czwartek u odcinku u Przemusia. Tak więc był ze mną Przemek. Byłem. Pa. Tak, i go znowu przerwało, tak więc do widzenia, cześć!